nominowani do Karski 2020. Mateusz Czelnik, wolontariusz promujący tolerancję wobec mniejszości narodowych. Fundacja Braci Golec, wspierająca edukację muzyczną dzieci i młodzieży. Tomasz Głażewski, lekarz zaangażowany w diagnostykę chorych na COVID-19 oraz wolontariacką pomoc bezdomnym w ambulansie serca. Michalina Iwanowska, studentka pielęgniarstwa, ochotniczka na oddziale covidowym w Olsztynie. Tomasz Jamrus-Piłsudski, inicjator i organizator renowacji miejsc pamięci w Małopolsce. Dawid Kołodziej, terapeuta z Bolesławca, popularyzator wiedzy o problemach psychicznych. Paweł Maurer, harcerz z Warszawy, zgromadził ponad 100 komputerów do pracy zdalnej dla dzieci. Paweł Michałek, strażak ochotnik, inspirator akcji charytatywnych i wzajemnej pomocy w Ośnie Lubuskim. Mateusz Mielczarek, wolontariusz z Warszawy, działa na rzecz edukacji obywatelskiej, pomagał czeczeńskim uchodźcom. Agnieszka Mroczek, nauczycielka, prowadzi blog dla pedagogów i rodziców o tym, jak sobie radzić z wyzwaniami w edukacji podczas pandemii. Karol Oktabiński, psycholog z Mogilna, mobilizuje lokalną społeczność do akcji charytatywnych. Jarmiła Rybicka, aktywistka z Warszawy, działająca na rzecz integracji cudzoziemców w Polsce. Piotr Sołowij, prawnik z Krakowa, aktywizuje wolontariuszy wspierających małopolskie szkoły podstawowe. Damian Sołtykiewicz, nauczyciel, wolontariacki organizator projektów edukacyjno-artystycznych w szkołach w Warszawie. Maja Staśko, publicystka z Warszawy, aktywistka na rzecz praw kobiet. Wojciech Szkotnicki, prawnik, urzędnik państwowy promujący przyjazną i sprawną administrację publiczną. Aleksandra Wiśniewska, organizuje pomoc humanitarną na terenach objętych konfliktami wojennymi. Krystyna Włodarek, założyła fundację, aby pomagać kobietom w sytuacjach kryzysowych. Urszula Woźniak, od początku pandemii wspomaga najbardziej potrzebujących w NYS-ie, organizatorka wolontariatu szpitalnego studentów medycyny we Wrocławiu. Damian Wódkę, aktywista Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita na rzecz praw człowieka przeciwko mowie nienawiści.